Witajcie! W dzisiejszej wideoprezentacji przyjrzymy się nowej wersji drugiego z pary HorrorConu. Rok temu w ramach serii Siege wydano Apeface'a, natomiast na jego kumpla musieliśmy poczekać rok na drugą część trylogii Siege, Airfryz i Kingdom. Przed wami Transformers Airfryz Snapdragon. Ten brutalny Decepticon został przedstawiony fanom w późnym okresie generacji pierwszej Transformers. Poza zamiłowaniem do demolki jest leniwy i lubi pielęgnować swój pancerz różnymi olejami albo paliwem z powalonych autobotów. Kąpiel w krwi swoich wrogów, gdzie go topór i hełm z rogami. Oryginalna zabawka pojawiła się w 1987 i aż do czasów Airfryz bohater ten nie dostał żadnego update'u. No ale skoro odświeżyli Apeface'a, musiał też przyjść czas na Snapdragona. Podobnie jak jego kolega, drugi HorrorCon jest Triple Changerem i Headmasterem zarazem. Pierwszy tryb alternatywny to statek kosmiczny, wzorowany jakby delikatnie na Blackbirdzie. I tutaj już widać progres względem Apeface'a, który był powszechnie krytykowany za cegłowaty i niezgrabny tryb latający. Na tym polu Snapdragon stanowczo wygrywa. Ten kosmolot stanowczo wygląda już jak coś, co miałoby szansę polecieć. Sylwetka jest aerodynamiczna i przekonująca. Dziób statku pokrywają liczne linie panelowe. Widać, że jest to przezroczysty element pomalowany na biało, bo odcień delikatnie się różni od innych elementów odlanych bezpośrednio z białego plastiku. Ciekawie wygląda zielony kokpit, nie zapomniano o małych przednich kółeczkach, minimalistyczna chociażby podwozie zawsze na plus. Zasadniczo przednia część kokpitu jest atrapą, pod którą nie ma miejsca na pilota, tylko lity plastik. Kokpit właściwy znajduje się z tyłu. Jeśli rozchylimy jego połówki, możemy wyciągnąć ze środka pilota, którym jest naturalnie Headmaster Snapdragona, czy raczej Titan Master, o ile posługujemy się jeszcze nomenklaturą z Titan's Return. I oto on, Krank. Krank. Dobra, nieważne. Maluch to typowy Headmaster, których forma została zestandaryzowana jeszcze w Titan's Return. Mikrofigureczka z ruchomymi ramionami i zlanymi ze sobą nogami, które składając się tworzą tył głowy Snapdragona. Nogi Kranka zostały pokryte zębatym deseniem i będzie to miało znaczenie w drugim trybie alternatywnym. Co się tyczy kokpitu, z tego co wyczytałem, jest to powszechny problem. Myślałem z początku, że tyczy się jedynie mojego egzemplarza. Szybka składa się z dwóch połówek i o ile jedna unosi się bez problemu, tak druga ma tendencję do blokowania się. Trzeba tu użyć nieco więcej siły, żeby ją podnieść i trochę się obawiam, czy nie zaowocuje to w końcu jakimś uszkodzeniem. Swoją drogą wnętrze kokpitu jest bogate w detale i nieco podmalowane farbą. Zegary, wskaźniki, coś cała taka ala deska rozdzielcza. No nie pamiętam, żebym zetknął się wcześniej z czymś takim w figurce tej klasy. Przyjemne zaskoczenie. Poszycie jest także bogate w detale, z tyłu widać nadbudówkę, która stanie się klatką piersiową trybu bestii, ale w postaci kosmolotu nie rzuca się jakoś w oczy, gładko uzupełniając konstrukcję. Z tyłu widać dysze napędu, niewielkie skrzydełka wyrastają z cylindrycznych silników, umieszczała się pod nimi broń Snapdragona, parę ładnie wymodelowanych miotaczy. Alternatywnie da się je umiejscowić w portach na silnikach albo za kokpitem, choć w ten sposób się go przyblokuje. A ponieważ z tyłu na kadłubie znajduje się jeszcze jeden port, nic nie szkodzi temu, żeby statek dodatkowo dozbroić, na przykład Battlemasterem. Porównanie z latającym trybem Apeface'a, no wyraźnie widać, w której figurce schemat transformacji pozwolił na stworzenie zgrabniejszego stateczku. Dorzućmy sobie jeszcze coś z Airfryz, na przykład Starscream'a oraz mniejsze kosmoloty ze starszych serii Titan's Return, Triggerhappy'ego i Universe Cyclonus'a. Czas na tryb bestii. Transformacja nie jest jakaś skomplikowana. Odczepiamy silniki ze skrzydłami, które uformują nogi, zakończone pazurzastymi stopami. Przesunięcie paneli kadłuba w dół uwolni złożone łapki, które trzeba wyprostować. Klata zaś mieści w sobie potworzasty łebek, który po rozłożeniu jest jak widać niekompletny. I tu do akcji wkracza ponownie Krank, którego wpina się w adapter pod szczęką. Tym samym jego złożone nogi tworzą żuchwę potwora. Bardzo sprytne rozwiązanie. Tryb bestii Snapdragona to stwór stylizowany najpewniej na tyranozaura bądź innego drapieżnika. Dinka. Kolega niby nazywa się Snapdragon, ale jakoś tak mało tego Dragon tutaj widzę. Bardziej właśnie taką złą wersję Grimlocka. Mechaniczna wersja ilustracji z książek o dinozaurach z lat 50. Kwestia dolnej szczęki była najczęściej obgadywanym elementem tej figurki. Na pierwszych zdjęciach widać było, że nogi Kranka są odrobinę za długie, przez co prawidłowo zamontowany w gnieździe na podniebieniu potwora tworzy taką przydługą żuchwę, przez co Snapdragon wygląda jakby miał wadę zgryzu. Dlatego ja umieszczam Titan Mastera trochę pod kątem, zmieniając dzięki temu proporcje szczęki, która wygląda znacznie lepiej, a pysk wciąż da się otworzyć bez problemu. Przeszkadzać może to, że żuchwa jest dość cienka. W trybie bestii łeby wygląda znacznie lepiej z profilu niż anfas. Głowa posiada stawy zawiasowe w karku i na łączeniu z szyją, no choć tutaj zadarcie mocno w górę nie wygląda naturalnie. Snap ma malutkie T-Rexowe łapki, posiadają staw jednoosiowy w barku i kulki w łokciach, dzięki którym Dinek może zbliżyć je do siebie podwinięte jak u króliczka czy proszącego kotka. Nogi zmieniać się będą w ramiona robota, więc schemat identyczny jak w wypadku Grimlocka. No i kolejny przypadek trybu bestii posiadającego nad wyraz
obfite bioderka, uroda brazylijska niemalże. Giczały są ruchome we wszystkich kierunkach, mają zgięcie w kolanie i zawias w stopach z transformacji, także jakoś ustawić dinosia się da, mimo że nie jest to jakaś ponadprzeciętna ruchomość. Ogon jest oczywiście monolitem, bo tworzy go przednia część myśliwca, ale da się chociaż zadrzeć sam czubek do góry. Za to w portach na plecach wygodnie umieszcza się gany i wyglądają tak bardzo fajnie. Drugie porównanie z Apeface'em. Myślę, że w trybie Bestii Snapdragon także sprawdza się lepiej. Lubię projekt trybu goryla Apeface'a, ale w paru miejscach brakowało mu zdecydowanie masy. No i transformacja była katorgą, a u Snapa wszystko idzie gładko i prosto. Niemniej chłopaki fajnie wyglądają razem jako bestie. Dorzućmy sobie jeszcze szybkie porównanie z Power of the Prime z Grimlockiem, z którym Snapdragon dzieli sporo ogólnego wyglądu i schemat transformacji i możemy przejść do trybu robota. W tym celu cofamy się nieco do postaci kosmolotu, chowając łapki i głowę dinozaura. Duży biały panel z nogami utworzy plecy, przed zakleszczaniem go z korpusem należy wysunąć dwa małe czarne wysięgniki, na których zamocowane są ramiona robota, łamane przez nogi bestii. Całość powinna się ładnie spiąć. Dalej zostaje schować stopy Dinka i obrócić przed ramiona, rozpołowić ogon, z którego formują się nogi i naturalnie zwiększyć transformację instalacją głowy z uprzednio przetransformowanego Kranka. Snapdragon ma konkretną posturę koksika z pobliskiej siłowni. Po transformacji powstaje bardzo schludny tryb robota, w którym zasadniczo jedynymi rzucającymi się w oczy elementami trybu alternatywnego są skrzydełka i stateczniki statku. Dinozaur za to znika kompletnie i nic nie wskazuje na jego obecność. Przejścia między wszystkimi trybami są bardzo proste, a jednocześnie każdy wygląda przekonująco, czego nie można powiedzieć niestety o Apeface'ie. Złożony Krank tworzy charakterystyczną głowę w stożkowatym białym hełmie z czerwonym wizjerem i fioletowym faceplate'em. Bardzo ładną. Z tyłu nie oświadczymy twarzy postaci z Minecrafta, jak w Titan Masterach z Titan's Return, tylko coś takiego w sumie też przypomina taką specyficzną robocią gębusię. Na klacie jest sporo detali. W miejscu fioletowego elementu w oryginale znajdowała się klapka, pod którą znajdowały się statystyki Decepticona, siła, szybkość i inteligencja, które pokazywały się po wpięciu na miejsce Headmastera. No taki gimmick. Tutaj tego nie ma, za to zwracają uwagę aż dwa loga frakcyjne, dość jasno nadrukowane i znajdujące się nad nimi porty 5mm, w które można coś wpiąć, choć miejsce dość niefortunne w trybie robota, dlatego pozwolę sobie na załączenie mojego wewnętrznego pięciolatka. Proszę bardzo, strzelające sutki. Ha, 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 ha. Fakt, że wybrałem różowe efekty, nie jest w ogóle przedłużeniem tego marnego żartu, po prostu to jedyne z tych, które posiadam, które dało się tu wpiąć. Plecy są bardzo czyste, po prostu przykrywa je pojedynczy panel. Silniki statku tworzą charakterystyczne cylindryczne ramiona, zakończone stożkowatymi detalami. Poruszają się swobodnie we wszystkich płaszczyznach. Przy wychyle na boki warto zwrócić uwagę na wymodelowane elementy mechanizmu pod pachami. Małe siłowniki. Fajny mini detal urealniający model. Niestety poniżej łokcia jest już problem z ruchomością. Mamy obrót w bicu, bardzo ciasny swoją drogą, zaś zgięcie w samym łokciu jest niestety rozczarowujące. Znacznie mniej niż 90 stopni. Niestety zaprezentowany wychył jest maksymalnym, jaki da się osiągnąć. Wielka szkoda, bo ogranicza to niestety ruchomość. Jest obrót w pasie. Przednia część kadłuba statku tworzy potężne nogi z długimi, masywnymi łydkami. Z tyłu widać nieco ich pustkę, ale dość skutecznie krytą przez połówki dzioba, więc nie jest tym aż tak źle. Tutaj na szczęście pozwalność nic nie wchodzi w drogę. W biodrach stale uniwersalne, do przodu, od tyłu, na boki, bez problemu. Obrót w udzie, 90 stopni kolanko i tradycyjnie dla ostatnich figurek Transformers porządny wychył na bok. No swoją drogą pięty da się dodatkowo wygiąć w bok. Nie bardzo rozumiem po co. Przestudiowałem instrukcję i nie znalazłem jakoś kroku, w którym byłoby to wspomniane. Może jestem ślepy, no ale nie wiem. Nie wiem, czemu to miało służyć. No i oczywiście można pacjenta wyposażyć w jego spluwy, co by mógł robić pipiu. A żeby pipiu stało się zadość, wykorzystamy też sobie również efekty szczałów, żeby szczerać efektownie. I ciu, zaserka. Na figurce znajdziemy też naturalnie mini porty do instalacji pipiu na ciele dla oddania efektu postrzału. Znajdują się na obu ramionach, na plecach i pod prawą pachą. Powyginać się Snapdragona jak najbardziej da radę, ale te wspomniane łokcie wkurzają swoim ograniczeniem. No przynajmniej da się osiągnąć fajne rezultaty, wykorzystując podstawki do pust powietrznych. I ostatnia porcja porównań. W trybach robotów Snapdragon i Apeface wyglądają jednakowo dobrze i w sumie naprawdę spoko posiadać jest ich dwóch, mimo że te figurki mają swe wady, no powiedziałbym, że Snapdragon znacznie mniej. Jest też równy wzrostem ze Starscreamem i będzie oczywiście górował nad Deluxami, no przynajmniej tymi współczesnymi, bo akurat stary Cyclonus to big boy w świecie Deluxów. Ogólnie bardzo fajna figurka, w pełni satysfakcjonująca wszystkimi trybami. Statek kosmiczny jest zgrabny, dinozaur pokraczny, ale w uroczy sposób, a robot solidny. Gdyby nie te głupie łokcie, byłaby piątka z plusem, a tak musi być niestety z minusem. Ale wciąż piątka, przyjemny dodatek do kolekcji. Tako życzę Beny. Dziękuję za uwagę, zachęcam do skomentowania i tradycyjnie do usłyszenia już wkrótce.